No ale tutaj też mogą być burze jeszcze. Oczywiście. Też mogą być burze. Radio Conchita, Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. O tym, że w zasadzie należałoby pochować wszystkich razem, to jak pani przyjmuje te wypowiedzi po makabrycznych odkryciach, o których Platforma mówiła, że to jest gra trumnami, że to jest spektakl, że to jest żenujące, że to jest oszustwo, nieszczęście, granie na nieszczęściu, dzielenie rodzin. Jak pani przyjmuje teraz tę wypowiedź Sławomira Neumanna z wczoraj? Ale po pierwsze, że tak jak już wspominałam, przyzwyczaiłam się do tego, a po drugie apeluję do wszystkich obywatelki, że po prostu zamienić w tej sprawie, żeby nie jedynie wygenerowana przez jest to znamienna instytucja, która wyróżnia, który może żyć w niezgodzie z nią jako uczeń, ale jako dorosły człowiek pamięta tylko same miłe rzeczy i sprawy. 1913 rok. Wówczas Stefan Wyszyński przyjął sakrament pierwowania z rąk biskupa łódzkiego Jana Nowomiejskiego. Lata 1914-1917 uczył się w jezuitańskim imienia Piotra Skargi w Łomży. Kolejne lata 1917-1920 uczęszczał do liceum Piusa X w Wrocławiu. W 1920 roku po zdaniu matury wstąpił do wyższego seminarium dowolnego w Wrocławiu. W czasie pobytu w seminarium w Wrocławku dwa nabożeństwa nawzajem się uzupełniały do serca Pana Jezusa i do Matki Bożej Jasnogórskiej, której obraz był pocztem ołtarzu. Wszystkie święta Matki Bożej obchodziłem z wielkim podniesieniem ducha, wspomina Stefan Wyszyński. Marianna, jakże była nieustannie obecna w moim życiorysie, ale o tym za chwileczkę jeszcze wspomnimy, święta kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego nocnego spotkania na antenie Radia Maryja, którą chcemy poświęcić postaci Stefana Wyszyńskiego, księdza kardynała. Chcemy wspomnieć nasze spotkania z nim, nasze również doświadczenia jego biznesu, jego osoby, postawy jego życia, postawy niezłomnej. Serdecznie zapraszam do współtworzenia czasu dzisiejszych naszych rozmów, nocnych rozmów na antenie Radia Maryja. 39 minut po północy, niech teraz rozbrzmi nam utwór Czarna Madonna. Na pewno
Nie ma majątku, to więc dla takiej Żydówki to warto wiedzieć, zapuszczając światłowody, jaki ma majątek, ile ma ciotek, ile ma rodzeństwa, dzieci, ziemię, to wtedy jest sens pożyczkę dawać, czy cokolwiek innego, ale nie musi mieć majątek, zapędzić do majątku, zapędzić do roboty już. Tak samo jak bilancji płuca, w przypadku nowotworów to są choroby układu oddechowego, nie nowotworowe, rozedma na przykład, ale również astma, bo tutaj alergizuje. I właśnie to jest bardzo wiele schorzeń dziecięcego. To jest zjawisko nowe, bardzo poważne, bo wiemy, że palenie tytoniu może przynieść skutki epigenetyczne, czyli no, paląca w ciąży matka wyrządza sobie krzywdę. No, czego kręci się Żydówka? Jak nie koło majątku twojego? W tym czasie zostanie wydana zmiana układu genetycznego, a i to może skutkować zmianami wielopokoleniowymi. Dziecko, tego dziecka... Ona kręci się koło twojego majątku. No to dobrze. Za kichane pola trudnej matki twojej i raczej zdecydowanie najlepiej, bo paląc zatruwamy nie tylko siebie, mowa o paleniu przedtem, ale też mamy coś takiego jak palenie bierne. Zatruwamy też ludzi, którzy są w naszym otoczeniu, często naszych najbliższych. No, jakby pan redaktor mnie zapytał, jakie są skutki tego zdrowotne, to jest prawie 2000 osób niepalących, takich, które wybrały drogę bez tytoniu, bo chcą chronić swoje życie, ale poprzez spotykanie się przede wszystkim w środowisku pracy i przede wszystkim w domu, bo to są te dwa siedliska, gdzie jesteśmy narażeni na dym tytoniowy, one z tego powodu umierają. No to jest śmierć niezamierzona i to jest śmierć, która ma określony kontekst etyczny. To jest pytanie do osób narażających tym, to jest jakby jedna sprawa. Drugie nowe zjawisko, o którym się mówi w materiałach Światowej Organizacji Zdrowia, tędy dzieci to znaczone. To są kwestie... Oni chcą podejść, że to jak księdza ryzyka, że wiesz, rodzina wspaniała, ale na alimenty mnie nie zebrą. Pierwsze duże badania, które to pokazują, wskazują bardzo wyraźnie... Nie zebrą! Może palenie tytoniu w różnych miejscach spowoduje bardzo duże części populacji, jest takim wyjątkowinami, które do środowiska wysyłają całą ogromną masę substancji. Mamo, tato, my jesteśmy doskonali, bo leżymy. 30% tych czynników, które intoksykują środowisko. Profesor Wernicki z Policzaki zrobił takie badania, w którym porównywał narażenie na dym tytoniowy bierne z narażeniem na dym. Godzina pierwsza, od znalezienia Radia Maria podejmujemy temat związany z księdzem z panem Wyszyńskim i jego osobą. Chcemy tę osobę na nowo poznawać, chcemy również poprzez zrozumienie jego życiorysu wynikać, rozmawiać, również
poprzez wysłuchiwanie się w poszczególne fragmenty jego wypowiedzi. Również zapoznać się z jego nauką. Zapraszam także radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu poprzez refleksję, poprzez podzielenie się również swoim osobistym doświadczeniem spotkania bezpośrednio z księdzem kardynałem, czy może pośrednio poprzez omówienie teksty związane z jego osobą, jego autorstwa. Odbierzmy ten pierwszy telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Poprzez jego służbę w ogóle też kontakt z Janem Pawłem II podczas gry Karol Wojtyła. To ukazał, że Jan Paweł II, kiedy odbierał od kardynału, właśnie takie dziękczynienie, takie oficjalne zaprzysiężenie, jako jedyny spośród właśnie kardynałów, kiedy poszedł kardynał Wyszyński do papieża, to papież wtedy spał trochę i okazał mu ten szacunek, właśnie dając mu, w podzie podziękował w ten sposób, okazał szacunek za jego pracę, za wszystko i to myślę, że będzie takim najlepszym wspomnieniem, myślę, dla kardynała. Dziękuję panie Robercie za to wspomnienie, za te słowa dotyczące księdza kardynała. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, ale za przeciwnika. Teraz witam serdecznie ojca. Mówię, że znaczy. Może chciałbym również powiedzieć o świętej pamięci księży kardynalny. Otóż bardzo dobrze go pamiętam. Przede wszystkim to był autentyczny mąż stanu. Miał postawę, miał posturę. Odczuwało się w nim godność, którą on miał. Smutne to jest, jak dla ateistów jest smutne, bo ci się modlą, no to normalne. No to trzeba się zmobilizować i trzeba się modlić do jakiegoś Boga, a nie tutaj teraz od smutku. Jest. Był człowiekiem nieprzyznanym, stanowczym i znał wszystkie zakusy, bo jednak wrogowie cóż chcą robić? Dzielić. Dzielić, tak, to jest robota żydowska. Szczególnie łby, słodka trucizna, z uśmiechem, z czułością podchodzili, byle tylko przeciągnąć na swą sprawę i podzielić Kościół. Był to świadomy tego wszystkiego ksiądz kardynał. I Pan Bóg dla naszego narodu właśnie jego dał. Jego, który w okresie komunizmu był tą postacią wyjątkową, który swoją postawą był autentycznym autorytetem i autentycznym mąż stanu. Kiedy go się widziało, kiedy go się słuchało, to on porywał cały naród. To był ktoś, to był autentyczny przywódca narodu katolickiego. Przecież naród nasz jest katolicki. A mówimy, że nasz naród, ponieważ to większość jest, prawda, katolikami. Dlatego to był prawdziwy przywódca i słuchało się go zapartym tchem. I z drugiej strony odczuwało się w nim, że jak
może my byliśmy bardziej tacy, no, z różnych powodów mniej może zaangażowani i może nie tak bardzo odważni, tak on niby za cały naród, on stawiał się. To on był tą postacią niezrównaną, nie do pokonania i dlatego bardzo go mile wspominam i uważam, że to jest bardzo wielka postać, prawdziwy mąż stanu, mąż kościoła stanu, przywódca, autentyczny przywódca narodu katolickiego, nie uznający żadnego kompromisu i wierny aż do końca, prawda, swojej misji, jaką Bóg powierzył. Szczęść Boże, to właśnie są moje takie refleksje i wspomnienia, bo bardzo mile wspominam księdza kardynała. Oj, przepraszam bardzo. Szczęść Boże, Ojcze. Mógł zabrać, Panie Jerzy, za również chętne świadectwo, które Pan dał na temat księdza kardynała, za te wspomnienia, które towarzyszą Panu w Pana życiu. I odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo? Tak, prosimy, kto jest z nami i skąd? Kłaniam się z Tarnowskiego. Możemy poznać imię? Tadeusz. Panie Tadeuszu, czy pan również mam takie wspomnienie, jak spotkał chłopak z Gorlic w 1966 roku. To był słynny rok, w którym Gorlica było przekazanie obraz. Kardynał Wyszyński był wtedy, bo Gorlica wtedy wszyscy, kardynał Wojtyła był wtedy, wszyscy było, ja pamiętam, jako młody ministr. Jak to pięknie te lata wyglądało tam. I takie mam dzisiaj wspomnienia z tamtych czasów, to były ciężkie czasy. Jak to wszystko wyglądało wtedy pięknie, młody chłopak ja byłem. Ja jestem na antenie. Tak, tak, jest pan antenie. Dla mnie to był niezapomniany chwilę, dla mnie to dzisiaj to pamiętam. Jak to mały Gorlic potrafił, jak to wszystko pięknie wyglądało, to przekazanie, ale tak prowadzącemu temu na audycji, tak dzisiaj, jeśli mnie ktoś słyszy na słowie i to jest prowadzone, dlaczego dzisiaj prezydent i tak dalej, to się był w ekranach, tak przychodzę na ten budżet. Panie Tadeuszu, z tym, że chcemy rozmawiać na temat księdza kardynała, prawda? Może skupmy się na jego postaci i na tym, aby może zgłębić właśnie jego osobę, zanim przejdziemy na czasy współczesne, to postarajmy się, aby właśnie może tutaj na tym się zatrzymać. Wróćmy do życiorysu, do tych poszczególnych momentów życia księdza kardynała. 3 sierpnia 1924 rok to niezmiernie istotna data w życiu księdza kardynała. Wówczas otrzymał oświecenie kapłańskie z rąk biskupa Wojciecha Owczarka, kaplicy Matki Bożej w Bazylice Katedralnej Włocławskiej. Jak wspomina ten moment, oświecenie kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej w Bazylice Katedralnej Włocławskiej w roku 1924. Byłem święcony sam 3 sierpnia. Moi koledzy otrzymali święcenia 29 czerwca, a ja w tym dniu poszedłem do szpitala. Była to jednak szczęśliwa okoliczność, gdyż dzięki temu mogłem otrzymać święcenia w kaplicy Matki Bożej. Gdy przyszedłem do katedry, stary zakrystian, pan Radomski, powiedział do mnie: proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz, a nie do święceń. Tak się wszystko układało, że tylko miłosierdzie, miłosierne oczy Matki Najświętszej patrzyły na ten dziwny obrzęd.
wówczas miejsce. Byłem tak słaby, że wygodniej mi było leżeć krzyżem na ziemi niż stać. Byłem święcony przez chorego, ledwo trzymającego się na nogach, święta biskupa Wojciecha Owczarka. Skoro wyświęcono mnie na oczach matki, która patrzyła na mękę swojego syna na Kalwarii, to już ona zatroszczy się, aby reszta zgodna była z planem Bożym. 5 sierpnia odprawiłem prymicyjną mszę świętą przed cudowną pracę Matki Bożej na Jasnej Górze. W latach 1924-1925 pełnił obowiązki kapłańskie jako wikariusz katedry wrocławskiej, obejmując jednocześnie stanowisko rektora dziennika, redaktora dziennika Słowo. Wtedy pajęczarzy, albo miasto Żer, w 1925-1929 podjął studia w zakresie prawa kanonicznego i społeczno-ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tyle pajęczarzy. Podczas studiów pracował jako wicedyrektor konwiktu księży studentów oraz prowadził duszpasterstwo wśród akademików w Stowarzyszeniu Młodzieży Akademickiej. W tym czasie spotkał się z księdzem Władysławem Gornikowiczem, który stał się jego duchowym ojcem. Ten kontakt zaważył na duchowości kapłańskiej przyszłego prymasa Polski. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Żebyśmy jako rodzinę, jako bieżący, żeby mieli Bóg u siebie. No tak, żeby się
Weteranom wręczono także odznaczenia i wyróżnienia. Następnie odbył się pikniki.
zbrodni wojskowych. Od lat 50. XX wieku w misjach zagranicznych wzięło udział ponad 100 tysięcy żołnierzy i kilka tysięcy funkcjonariuszy z Polski. Podczas służby poległo około 120 Polaków. Prezydent Polski Andrzej Duda wziął udział w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śląskich. Głównym punktem uroczystości była msza święta. Ksiądz arcybiskup Józef Kuble, metropolita wrocławski, zaapelował o wolne niedziele. W dalszym ciągu czekają na to rodziny, mówił. Co roku do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej licznie przybywają wierni. Uczestników pielgrzymki pozdrowił ojciec święty Franciszek. Ksiądz Tymoteusz Szydło, syn premier Beaty Szydło, sprawował prymicyjną mszę świętą w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinnym Przecieszynie. W Eucharystii uczestniczyła rodzina księdza, w tym premier. Ksiądz Tymoteusz Szydło święcenia kapłańskie przyjął w sobotę wraz z 12 innymi diakonami z rąk księdza biskupa Romana Pindla, biskupa bielsko-żywieckiego. Uroczystość odbyła się w katedrze świętego Mikołaja w Bielsku Białej. W niedzielę zakończyła się dwudniowa 93. ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. Wzięli w niej udział m.in. dyrektorzy i pracownicy szpitali, hospicjów, zakładów opieki zdrowotnej, lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki. Razem z pielgrzymami modlił się ksiądz biskup Stefan Rejmont, przewodniczący zespołu do spraw duszpasterstwa służby zdrowia przy Episkopacie Polski. W sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w archidiecezji krakowskiej odbyło się regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci. Z najmłodszymi spotkała się Magdalena Buczek, założycielka podwórkowych kół. Jak podkreśliła, spotkanie w Ludźmierzu przypada w ważnym roku jubileuszu objawień fatimskich oraz 20 lat od powstania podwórkowych kół różańcowych dzieci, a już 11 czerwca dzieci z podwórkowych kół różańcowych dzieci udadzą się z ogólnopolską pielgrzymką do Matki Bożej na Jasną Górę. Radością Kościoła jest głoszenie Ewangelii, powiedział ojciec święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą maryjną w Watykanie. Papież wraz z wiernymi zgromadzonymi na placu świętego Piotra modlił się także za ofiary ataków w Egipcie i w Manchesterze. Brytyjska policja zatrzymała kolejną, 12 już osobę w związku z zamachem. W ataku zginęły 22 osoby, a blisko 120 zostało rannych. W zamachu na grupę Koptów zginęło 29 osób. Władze Grodna nie pozwoliły nieuznawanemu przez Mińsk Związkowi Polaków na Białorusi na zorganizowanie akcji w obronie polskich szkół. Demonstracja w Parku Kołoskim była planowana na 2 czerwca. Jej celem miało być wyrażenie sprzeciwu wobec ograniczania liczby dzieci przyjmowanych do polskich szkół, a także wobec możliwych zmian w białoruskim prawie dotyczącym edukacji. W dwóch polskich szkołach na Białorusi, w Grodnie i Wołkowysku, uczy się obecnie około 870 uczniów. Placówki te powstały na początku lat 90. Do Polski przyjechało w ubiegłym roku 17,5 miliona, czyli o 4,5% więcej niż rok wcześniej turystów zagranicznych. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Najwięcej przyjazdów turystów zagranicznych odnotowano w województwach małopolskim i mazowieckim. Z kolei najwięcej przyjazdów odnotowano w trzecim kwartale. 5 sondaży opublikowanych z soboty na niedzielę wskazywało na zmniejszającą się przewagę rządzącej partii konserwatywnej nad opozycyjną partią pracy. Wybory parlamentarne odbędą się za niecałe 2 tygodnie. Według najnowszych badań torysi wciąż mogą liczyć na przewagę pomiędzy 6 a 14 punktów procentowych, jednak w porównaniu z poprzednimi sondażami tych samych firm odnotowali straty od 2 do 6 punktów procentowych. 8 osób cywilnych zostało rannych w wyniku ostrzału miasta Krasnochorivka na zachód od zajętego przez separatystów Doniecka na wschodzie Ukrainy, poinformował MON Ukrainy. Wspierani przez Kreml rebelianci zaatakowali miasto, używając do tego zakazanych przez mińskie porozumienia w sprawie Donbasu systemów rakietowych. Według resortu obrony Ukrainy ostrzał trwał 2,5 godziny. Do 146 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi na zachodniej i południowej Sri Lance. 112 osób pozostaje zaginionych, informują służby ratunkowe. Pół miliona ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia miejsc zamieszkania. Chociaż pogoda poprawia się, synoptycy zapowiadają kolejne deszcze. Minister Bezpieczeństwa Narodowego
Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kelly powiedział, że możliwe jest rozszerzenie zakazu wnoszenia sprzętu elektronicznego przez pasażerów w bagażu podręcznym na pokład wszystkich samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych. Argumentuje to istnieniem realnego zagrożenia. Kelly był pytany o możliwość rozszerzenia tego zakazu, który obowiązuje obecnie w przypadku lotów do Stanów Zjednoczonych z 10 portów lotniczych na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i Turcji. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Droga do domu. Być może już wkrótce uda się sprowadzić do Polski szczątki Karola Rzepeckiego, pradziadka bohaterskiej Inki. Polskie władze już rozpoczęły działania w tej sprawie, czytam w naszym dzienniku. Oczekujemy szybkiej ścieżki. O wynagrodzeniach w służbie zdrowia, jej bolączkach i aktualnych wyzwaniach nasz dziennik rozmawia z Marią Ochman, przewodniczącą Solidarności Służby Zdrowia. Wierny przysiędze. By zatrzeć o nim pamięć, ubecy wrzucili ciało komendanta do Narwy. Wstrząsająca opowieść o Aleksandrze Betarczyku, niezłomnym z Ostrołęki. Eurowaluta w czyim interesie? Temat, który wywołuje gorące dyskusje. Przyjęcie euro oznaczałoby dla Polski utratę podmiotowości gospodarczej i politycznej, alarmuje na łamach naszego dziennika profesor Mieczysław Ryba. Ciekawa analiza o tym, kto obecnie forsuje wprowadzenie eurowaluty i w czyim interesie. Kulinaria, warzywne inspiracje, zdrowie na talerzu. Jak się odżywiać wiosną, by organizm jak najwięcej skorzystał z sezonowych nowalijek, radzi siostra Teresa. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. O Słowacku, Matko Boże, na Tobie wzorujemy życie. Tyś uświetla nas, ożyw w Tobie, to nasze Natomiast, jeśli chcemy zaprowadzić
Wynosiliśmy na mówić, że 14 minut później, pierwszej w nocy. Na antenie Radia Maria podejmujemy temat związany z myślą kardynała Stefana Wyszyńskim, a to z racji, że dzień 28 maja to dzień, w którym przypadła 36. rocznica śmierci księdza kardynała. Na wstępie tej drugiej części naszego spotkania wsłuchajmy się w wypowiedź księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego po zamachu na Jana Pawła II. Jest to wypowiedź z 14 maja 1981 roku. Natomiast
Był taki facet w Kiwicze, co złom zbierał i lodówek miał 50, tam te lodówki prawdopodobnie naprawiał. One stały, proszę Państwa, na podwórku i w domu miał pełno śrubek, że tyle tego złomu było na krzesłach, jak żeśmy tam miały usiąść do czytania i do studiowania Pisma Świętego, to pół godziny przekładał z jednego krzesła na stoły, na okna te śrubki, bo wiadomo, trzeba było usiąść i czytać Słowo Boże. No katolicy to wiadomo, że to się śmieją z takich ludzi, ale ja go nawet zaprosiłam raz na zebranie Świadków Jehowy, żeby troszeczkę Biblii poznał, Pisma Świętego. No i palił papierosy, no jak to i katolicy zwykle palą papierosy i tu i tam i kaszlą, chrumczą. I tak dość głośno się zachowywał, proszę Państwa, jak żeśmy szły w świtrze na to zebranie. No to, proszę Państwa, jakoś nie było skandalu, dobrze było. Słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydziane po zamachu na Jana Pawła II 14 maja 1981 roku te słowa zostały wypowiedziane podczas naszej dzisiejszej instytucji. Podejmujemy temat księdza kardynała. Chcemy wnikać w jego słowa, w jego również nauczanie, w jego słowa. Chcemy również dzielić się swoim doświadczeniem spotkania z księdzem kardynałem, czy to osobiście, czy to był przez jego opowiedzenie, jego nauczanie. Bardzo serdecznie zapraszam również radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Tak wielu z nas pamięta księdza kardynała. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Szczęść Boże, kto jest z nami, skąd? Józefa Sobuskiego. Moje w latach 60. na pamięci Bogu było kino objazdowe, które chcieliśmy do przenocowania Pana, który wyświetlał film. I moja mama opowiadała nam, że
Wsłuchajmy się w kolejny fragment wystąpienia księdza kardynała. Mimo to historia toczy się do dnia dzisiejszego. Jak nie mówią, jaki Jezus? A inni mówią, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Jak mówią Ojciec Święty, odkupiciel człowieka. Niechże z tych ust odkupiciela człowieka, Jezusa Chrystusa, padły pytania. I to trzykrotnie ponawiane, skierowane do Piotra. Czy ty mnie, Piotrze, miłujesz? Zapewnił Piotr. Prawdopodobnie Piotr do zapewnienia, bo przecież to jest ten Piotr, który w okresie trudnej sytuacji, w okresie utręki i prześladowań Chrystusa zaparł się Jezusa. Czy ty mnie miłujesz? Tak, Panie. Jeszcze raz, czy ty mnie miłujesz? Jeszcze raz odpowiadam, tak, Panie, ja ciebie kocham. I raz trzeci zaskoczył się. Ponieważ wspomniał na swoją niewierność. Ale Chrystus jak gdyby zapomniał twojego niewierności. Mówi to paś, baranki moje, paś, owce moje. W ten sposób Chrystus przekazał Piotrowi władzę nad Kościołem Świętym. Papieże nazywają się następcami świętego Piotra. Taki oto dotkliwy Bóg może nawet jakiś przykry dla człowieka jest ten sposób, w jaki Chrystus dopytuje się albo każdego z nas. Może i teraz, gdy tutaj przyjąwszy Chrystusa do swoich serc, tak siedzicie sobie na tej podłodze, jak gdyby gdzieś na łące nad jeziorem galilejskim. Może w tej chwili Pan Jezus tak się was dopytuje, czy ty mnie miłujesz? Czy ty mnie miłujesz? Chciałbym bowiem ci przekazać jakąś władzę nad sobą, nad tobą, byś ty miała władzę nad sobą. Cóż to znaczy? Władza nad sobą. Pamiętaj, że jesteś owocem miłości Ojca Niebieskiego do ciebie, bo z miłości powstałaś, z miłości Ojca do ciebie.
Pamiętaj, że jesteś ubogacem zbawczej męki Chrystusa, który dał Ci łaskę, łaskę chrztu, łaskę przynależności do Kościoła, łaskę Ewangelii, zrozumienia krzyża, łaskę mądrości duchowej, która Ciebie kieruje do Kościoła. Czy Ty mnie miłujesz? Pamiętaj, że masz też i dar jedności przez Ducha Świętego. Ten dar, dzięki któremu Ty umiesz uporządkować swoje osobiste życie. Wysłaliśmy kolejnego fragmentu z nauczania, kiedy wyglądałem Stefana Wyszyńskiego. Powróćmy do poszczególnych momentów z życia księdza kardynała. 1930 rok to rok, w którym ksiądz kardynał obronił pracę doktorską na temat prawa kościoła do szkoły. Następnie lata 1937-1932 prowadził chrześcijański uniwersytet robotniczy, był dyrektorem decyzjalnych dzieł misyjnych. W 1939 roku został mianowany przez kardynała Augusta Chrolanda członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polskim. We wrześniu udał się w kierunku wschodnim na wojnę do Łaczkę. W październiku imiennie poszukiwany przez Gestapo na polecenie biskupa Michała Kozana opuścił Włocławek. Następnie lata 1939-1940 przebywał w Rościszewie, koncentrując się wówczas na pracy naukowej oraz opracowując serię kazań opartych na encyklice społecznej. Następnie udał się do Kozówki, podejmując na prośbę księdza Władysława Korniłowicza opiekę duchową nad grupą sióstr i niewidomych dzieci przesiedlonych z Lasek pod Warszawą. Prowadził wykłady i dyskusje dla inteligencji z dziedziny katolickiej, myśli filozoficznej i społecznej. W czerwcu przebywał, był kapelanem zakładu dla niewidomych w Laskach pod Warszawą, prowadził wykłady społeczne. 1 sierpnia był kapelanem szpitala powstańczego w Laskach, a także kapelanem Armii Krajowej Okręgu Wojskowego na Żoliborz. Jak ten czas wspomina, w okresie powstania byłem kapelanem Armii Krajowej i miałem dużo kontaktu z cierpieniem, niedolą i męką ludzką. Pamiętam operację bardzo dzielnego żołnierza, któremu trzeba było odjąć nogę. Powiedział, że zgodzi się na operację pod tym warunkiem, że przez cały czas będę przy nim stał. Długie miesiące pracy w szpitalu powstańczym bardzo wiele mnie nauczyły. To więcej niż uniwersytet, bo to głębokie zrozumienie bliźniego, czego się na ogół z książek nie nauczy. Szacunku dla człowieka nabywa się nie wtedy, gdy widzi się go w pozycji bohaterskiej, ale gdy widzi się człowieka w udręce. Słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże, kto jest z nami, skąd? Pamiętam, że był żurnalny pogrzeb
Bóg zapłacił, pani Teresą, również za te wspomnienia, za to podzielenie się tym doświadczeniem osobistego spotkania, chociażby podczas sambierzmowania czy podczas rekolekcji dla studentów, których pani brała udział. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo? Tak, prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria wasza, witam serdecznie ojca. Tata, nie się czuję, nie usnęłam, ale zbudziwszy się, usłyszałam, że wspominamy księdza kardynała. Otóż ja w 69 roku zdawałam maturę i w kościele świętego Zbawiciela biskup Bajewski wytypował maturę także z religii i wytypował kilka osób. Byłam zaszczytu, doznałam, że zostaliśmy namiotowo wysłani jako maturzyści na spotkanie z księdzem kardynałem. I dlaczego to mówię, że nie wiem dlaczego, to tak utkwiło w mojej pamięci to spotkanie, chociaż miał taką charyzmę, był taki ludzki, spokojny, widzę cały wystrój nawet wnętrza, widzę jak siedział w fotelu, rozmawiał z nami, to było kilka osób zaledwie. I potem czytając jego życiorys, dowiedziałam się, że w tym czasie opiekował się swoim ojcem chorym i że namiotowy był też jego ojciec. I tak to moje wspomnienie jest tak prywatne.